No, siemanko, szydybanko, z tej strony mi... Welcome to Zoonomaly! Dokładnie, moi drodzy, wchodzimy do zoo, do chorzowskiego zoo. I tam te zwierzątka, które się znajdują, wszystkie zmutowały. Zobaczcie, jak one wyglądają. Jakieś dziwne zęby, jakieś dziwne twarze, jakieś koty, tygrysy, nie wiem w ogóle, o co chodzi. Jeżeli chcecie więcej takiej gierki, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie koniecznie hashtag zoo, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, mamy, co się teraz tutaj w ogóle dzieje? Mission brief, Keepers of Bloomia, welcome new recruit, your mission is as follows. Masz za zadanie. As you have been taken over by monsters from another dimension called Bloomorda, our intel suggests the cause of this monster infestation is locked away behind a massive facility door within the zoo. Okay, czyli coś gdzieś jest zamknięte. Someone has broken the key to this door into 20 shards and hit them all around the zoo. It's your job to recover all 20 shards resemble the key and stop coś tam. Whoever hid the key shards did not make them easy to find. They have altered the zoo's significant large structure that puzzled the mind, making it harder to recover the shards. The Bloomo Bank? A, Bloomo Bank. Okej, czyli coś takiego mamy, to się nazywa Bloomo Bank. I moi drodzy, będziemy musieli tutaj znaleźć 20 części z jakiegoś klucza, który został rozwalony, a z tego portalu wychodzą cały czas jakieś anomalie. Good luck. Powodzenia. Find a light bulb for your Bloomo Bank. Mamy tutaj coś takiego. Strzelać nie możemy. Nic tutaj na razie nie widzę i wchodzimy, moi drodzy. Stay away. Tu jest światełko, ale możemy sobie po prostu tutaj wejść. Gdzie? Może to jest to światełko, co? A, jest. Pick a bulb. Pick bulb. A, czyli światełko po prostu... Okej. Okay. I mamy drugie światełko. Use your bloom to destroy the barricade. A ja mogę strzelić? Okej, okay. Nie wiedziałem, że to aż tak wystrzeli. Use your Bloom Spectrum Screen to find which lever opens the gate. Okej, okay, czyli to otwiera. Tuż jest jakiś po... Hello? Co tam u ciebie słychać, ziomek? Bardzo dziwnie wyglądasz. Ale ja wiem, że to otwiera drzwi. Pull lever, dobra, otwieramy. Tam niczego nie ma. A my możemy iść dalej. Dobra, fajnie, że można w tej gierce biegać. Uwielbiam gry, w których można biegać. Jesteśmy, hello? I co to... I co dalej? Jakoś bym się tutaj musiał dostać. Open the last two gates to enter the zoo and find the shards. No dobra, ale ja nie widzę, który tutaj jak pociągnę, który tak jak... Mogę pociągnąć? Czerwone. Za chwileczkę wyjdzie chyba. A to? Mogę pociągnąć? Czerwone. Ja bym się musiał tam jakoś dostać. Może muszę w to strzelić? A, rzeczywiście, par, bo mam tutaj bulb. Pick up bulb. Ja sobie teraz naładuję. Reload. Okej, czyli wykręcam i wkręcam nowe światełko. Okej. Ja sobie pozwolę teraz to strzelić. Oooo! Siema! Okej, otwieramy. Tam nic nie widzę, bo tutaj są takie ala mini gierki. Dobra. Reload, wyciągamy lampkę i wsadzamy nową. Ja sobie wezmę tutaj od razu kolejną. A, i tutaj znowu to będę mógł rozwalić chyba, nie? Tylko, że ja muszę rozwalić to od tej strony i szybko pobiec na górę, czekaj. No dawaj, ładuj się, człowieku, ty! Czemu to nie zadziałało? Ale ja nie chcę w tą stronę. No właśnie, to się w tą stronę zrobiło, nie wiedzieć też w sumie... A, okej, okay, to... Za chwilę umrę. Lewo, co zacząłem w tą gierkę grać, ja za chwileczkę umrę. Ale już wiem, o co chodzi. Dawaj mi tutaj kolejny bulb. Ja straciłem tutaj ich troszeczkę, ale już wiem, co zrobić, nie? Patrz. Dobra, dawaj, strzelaj w to. Światło. Ja sobie teraz pozwolę tutaj stanąć i to mnie wybije w kosmos, nie? Patrz. Geronimo! I na poduszkę. Yes, let's go! Wymieniamy światełko. O, wezmę sobie kolejne. O, one się tutaj respawnią! I tam też się zrespawniło. Ale czad, bo mam teraz już prawie full ammo. Dobra, mamy, widzicie? No 5. No, jednego mi brakuje, ale to się mówi trudno. Dobra, wchodzimy do środka. Enter zoo. Wchodzimy w końcu do zoo. Mam nadzieję, że mnie nie telepiernie z powrotem, jak ja zginę albo coś takiego. No siema. Jesteśmy. No, mam jedno światełko, no przecież miałem 4. O Jezu, jakie tutaj ściny są dziwne. Ale nie, no już jest chyba wszystko git. Dobra, co my tutaj mamy? Kompost jakiś. Tam jest chyba światełko. Co to jest? Co to jest? Ja widziałem, że tutaj coś trzeba było robić. Patrz, setting how to play.
Tu jest. Follow the mushrooms to unlock teleportation. Aha, czyli musimy iść za tymi. Tam już coś stoi. Ja widzę, że tam już coś stoi. Ja mogę wziąć to światełko z góry? Nie. Here my children live. Tutaj... A rzeczywiście mogę kopnąć w tą. Widziałeś? Mogę kopnąć nie w żyrandol. To nie jest żyrandol. To jest ta latarnia, nie? Czy jak to się tam nazywa? Fajnie, że to w ogóle się nie rozwaliło, no ale nieważne. Daj mi to światło, człowieku, ja to potrzebuję. A mogę stąd wziąć? Pa, mogę też wziąć, widziałeś? I mamy już full ammo. Ja sobie kopnę tu i tu jeszcze będziemy mieli kolejne... ale dużo tych światełek. Kopniemy sobie tutaj jeszcze, bo widzę, że tutaj będziemy sobie mogli fajnie zrespawnić światełka. I najprawdopodobniej będę musiał... A jeszcze tam jest jedno, patrz. To jest niemożliwe. Dobra, idziemy. On zniknął chyba. Leave us alone. Zostaw mnie w spokoju. Here my children live. Tutaj żyją moje dzieci. Mogę tu wejść? Tu? Open door. Da się zrobić close door? Mogę, dobra. Czyli wydaje mi się, że mogę tutaj... tutaj będę bezpieczny. Okej. Otwórzmy sobie z tej strony drzwi. I zamknijmy. Dobra, idziemy dalej. Dawaj, let's go. Tu niczego nie ma. A gdzie jest ten potwór, co on tutaj stał? On zniknął. Dobra, muszę iść do teleportacji. Czy ja muszę to rozwalić? A nie, tu jest to wejść. Czekaj. Tam jest też jakiś potworek. Tu jest w ogóle jakiś znak zapytania. A tu? Czy ja muszę z nimi teraz walczyć? Wydaje mi się, że tak, bo to jest jakiś mur świń. Czy nie wiem w ogóle, co to jest, ty. A nie, on jest tam za krata... Spoko. On chyba nie wie, że tu jestem, nie? Że ja mogę, że on może stąd wyskoczyć. Dobra, idziemy do tyle. Aha, muszę iść za tymi światłami. Bo tam jest 20 tych różnych, tych. No jak to się mówi? No tych. Części klucza. No dobra, ale tutaj wszędzie praktycznie można chodzić. Czekaj, ja mam tutaj w ogóle jakąś mapę. Oh my god, naprawdę to jest cała mapa z tej gry. Ja nie wytrzymam psychicznie. Kick lampos. Możemy tutaj ewentualnie kopnąć. Tam są te beamy. Ale czekaj, bo ja bym się chciał jakoś tele... Czekaj. I czy on nie żyje? Czy co się z nim teraz dzieje? A jemu się nic nie robi? Nie, no to spoko. Ja myślałem, że ja mogę zabijać. Tam jest w ogóle jakiś beam. Więc i tam jest chyba jeden kluczyk, widzisz? Tam. Ale ja bym chciał tutaj odblokować jakiś teleporter. Jak to się robi? Bo ja tutaj cały czas chodzę za tymi grzybami. A tu jest teleporter chyba, nie? Ten się już na mnie gapi, patrz go! Jaki typ? Ja bym sobie chciał tam wejść do góry. Aha, muszę wejść tędy. Safe zone? Jakaś krowa. Dawaj tutaj. Ja niby jestem w jakimś safe zone. Aj, tutaj są takie minigierki. No dobra, to nie ma tragedii w sumie chyba. Gdzie to przeszło? Czekaj, bo ja nie widzę. Tu jest koniec. Więc mnie to gdzieś wyrzuci w kosmos. O. Gdzie ja jestem? Tu. Gdzie teraz? Muszę reload zrobić. Ja zawsze będę tutaj musiał wchodzić ze światłem, bo jeżeli tutaj jest takie, widzicie, takie minigierki są. A mogę przyjść tędy? Dobra, wyciągnijmy sobie teraz tutaj bulb. Zrobimy reload. I mamy światełko. Ale ta gierka jest mega. Ale to czekaj, gdzie... Coś... Ja będę musiał stamtąd gdzieś, stamtąd wyskoczyć. A jak się tam dostać? Ja muszę tu jakoś przeskoczyć. Ale ja nie wiem jak. Bo ja niby tu jestem. Jaki tam jest wielki potwór! No i co dalej? Bo ja mogę tylko zginąć teraz w tym momencie. Patego, on tutaj też gdzieś chodzi. Nie wiem dokładnie, gdzie mam pobiec, ale ja wiem, że ja tutaj zginę. Tutaj nigdzie też nie mogę wskoczyć. Więc ja chyba zrobię tak, że my sobie Mogę w to strzelić? Znowu tak z daleka? Nie, to nie działa. To nie działa. Ja chyba sobie wziąłem jakiś najtrudniejszy poziom. Pick up bulb. Auć. Czekaj, bo ja tędy przeszedłem, a my możemy też tutaj walnąć. I gdzie my wtedy pójdziemy?
Okej, tu sobie ogarniemy. I gdzieś tutaj na górę chyba wskoczę. Dobra, jestem teraz tu. Pick up bulb. I teraz tu. Dobra, więc tędy miałem iść, a nie tamtędy. Tutaj mega trzeba uważać, co się w ogóle dzieje. Okej, XXX, czy mi tutaj mi pokazuje, gdzie mam stanąć jeszcze nawet? Okej, polecieliśmy na... Halo, co jest?! Ej, to jest bez... Jestem w safe zone! Jestem w GZ-cie, halo! No bo jestem w GZ-cie, no co ci chodzi? W safe zone jestem. Czy on mnie teraz złapie? On za mną chyba idzie. Nie, nie idzie. Ale muszę uważać, bo tu jest jakaś krowa, czy nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ty. Dawaj, lecisz. Muszę mieć więcej. Ja muszę uważać, gdzie stanąć, bo to jest bez sensu. Ty, ja gdzieś sobie po prostu stanąłem i mnie po prostu za daleko wysadziło w kosmos, więc ja wolę sobie na przykład stanąć o tu, nie? Coś takiego. I to mnie wysadzi. Dobra, jestem tu teraz. I tu mnie wysadziło w kosmos, tu. Właśnie w tym miejscu. Mogę sobie wziąć tam bulb, czekaj. Mogę wziąć jeszcze? Mogę. Jest git. Oba! Ja sobie stanę tu, na środku. Bo ja ostatnio stanąłem na samym końcu. I lecimy, dobra, i powinno być git. Jesteśmy, bierzemy teraz stąd światełko. I ja muszę teraz gdzieś tu stanąć, widzisz? Ty, i będziemy mieli chyba pierwszy kluczyk z 20. Gdzie mogę stanąć? Tu. Okej. I to... Aha, i tu jest, widzisz, poduszka. Nie, no co jest grane? Oni mnie w konia zrobili, halo? Ty, to jest nie... To jest niemożliwe, co tu się w ogóle dzieje. To jest niemożliwe, to oni mnie w konia robią z tym. O! Ten potworek tutaj był. Ten potworek teraz tutaj ewidentnie był. Dobra, dawaj mi teraz tutaj, ziomek, ja muszę stanąć na samym końcu. Patrz, bo mi pokazało, że ja byłem tu, więc sobie stanę tu, ale ja teraz stanę tu, patrz, tu. Tu. I powinno być spoko, patrz. O, o, o my god, dobra, jestem. No i co tu jest za światło? O, nie! Nie miałem sprinta naładowanego. Dobra, jeszcze raz, ziomek, teraz się uda, nie? Pa. Jestem. Take bulb converter. Press Q to drop a bulb. Press T to teleport to that bulb location. Ale po co? Żebym się tutaj mógł telepiernąć? Aha, a co tu jest w ogóle? Ja się mogę tutaj teleportować teraz? Ale to patrz, Q? Okej, okay, i te. Aha, ja to straci... Nie no, mam cały czas! A, ja to zdobyłem chyba! Ja to zdobyłem. Okej, okay, dobra, czyli mamy coś nowego. Mogę tutaj zaskoczyć? Patrz, dobra, jestem. Dobrze, że ja nie umieram. Bo tak to by było po prostu bez sensu. Ale ja jestem ciekawy, co to jest, to. Te grzyby tutaj. Co to jest, to? I patrz, ja się telepiernę teraz, patrz, te. Aha, ja się teleportuję do tych światełek. Dobra, no to co, możemy lecieć dalej, co? Mi się wydaje, że to zwierzę jest niegroźne. Niektóre są groźne, a niektóre są niegroźne. Więc bierzemy sobie na maksa światełek. I gdzie ja teraz jestem? Gdzieś tu. Gdzie są te klucze? Tu jest jeden klucz, gdzieś bardzo blisko chyba mnie. Tylko tam jest jakiś taki, o Jezu, zaś ten tutaj idzie, no. Tutaj w ogóle też jest jakieś światełko, widzisz? Tam też będzie do zdobycia jakiś kluczyk. Tu? Tutaj też chyba będzie. Tylko tu musimy ogarnąć też jakąś minigierkę. Safe zone. Ten już jest tam podniecony. Tutaj też ktoś za mną chodzi. I teraz gdzie muszę iść? Ja gdzieś bym musiał tutaj wejść. Tylko tak, żeby on mnie nie zauważył, nie? Wiecie co, ja zrobię tak. Ja sobie dropnę to tutaj. Żebym ja wiedział, jak on mnie zacznie gonić. Żebym wiedział, jak uciec. Ale mi się wydaje, że ja tu nie mam jak wejść w ogóle. Ja muszę chyba jakoś tam... No nie wiem, czy to tutaj zostawić, czy też nie, ale może pójdźmy sobie na górę. Chociaż tu nie ma też wejścia. No, nie, no tu też jest jakiś safe zone. A tu? A tu co jest? Tu chyba też jest jakiś klucz, nie? Tu w środku. Okej. Okay. Witam. Witam. Można kucać? Można kucać, dobra. To co jest? Jakieś Z. ZZ. O Jezu, on tu idzie chyba. Co to jest za potwór, ty? Tutaj chyba gdzieś trzeba iść. Czy on wie, że ja tu jestem?
pickup. Ja sobie to naładuję na wszelki wypadek. Dostał w łeb. Ale przynajmniej wyciągnąłem teraz światełko i on chyba nie wie... Nie no, i on wie, że ja tu jestem, no. Ale on mnie tutaj nie potrafi złapać. Mimo, że on ma tak wielkie, długie nogi, to mnie tutaj nie potrafi złapać. Nie no, on wie, że ja tu jestem. No to jest bez sensu. Ty no, to jest bez sensu, ja go muszę chyba obezwładnić. On chyba wie, że ja tu jestem, nie? On wie, że ja tu jestem, tylko ja nie wiem, gdzie jest to światełko. Tam jest klucz! Mam pierwszy klucz, ty. Gate key! Czyli to trzeba tam wejść. Ja się... One tak szybko biegają? You were killed by a monster, respawn. Gdzie ja teraz jestem? W safe zone. Czyli musimy znowu... Czyli musimy znowu tutaj wejść. Muszę zdobyć ten gate key. Ale to czekaj, ja się naładuję. Bo tutaj stoi ten typek, nie? Patrz. Dostał w łeb. Jestem! Oh my god. A my mamy już ten gate key. Ja nie mogę psychicznie wytrzymać z tym typem. Dawaj. Jestem. My już mamy ten gate key. Ja mam tutaj coś takiego jak inwentarz? Co się dzieje? Na i coś kliknę i on coś ogląda, ty. I jeszcze ten tu gdzieś idzie. Tam jest kluczyk. Hello! Nie no, on mnie złapie, no przecież to jest niemożliwe, ty! Ile tu tych potworeksów jest, no? Nie, on zaś tutaj stoi, no przecież to jest bez sensu! Ja mu nie ucieknę. Ja mu nie ucieknę! To jest bez sensu. On tutaj cały czas będzie respawn! Dobra, ten tutaj gdzieś jest, patrz go, nie? Dobra, dostał w łeb. Właś tu! Tam się nie da wskoczyć, przecież ta gra jest bez sensu, ty! Patrz, dostał raz. Jestem. Jeden z 20 key shards, ty! Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, dostał w łeb. Ja sam uciekam. On już tu jest, on już tu jest, ty! Co za typ! Tutaj trzeba szybko grać, a nie tak po kryjomu, no! Dobra, dostał w łeb. I zamykamy drzwi. Jest git. Ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Ale tu jest GZ-a. Czy ja mogę sobie tutaj na spokojnie wejść? Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Tu gdzieś po jakimś lesie chodzimy. Nie wiem, czy tutaj w lesie ktoś będzie. Ale tu już... Tu nie, da się iść dalej. No i co dalej? Tam będzie chyba koniec. Tylko mi się wydaje, że jak tutaj się świeci światełko, to gdzieś tutaj teoretycznie bym mógł wejść. Widzicie? Bo tu są jakieś... Chociaż nie... Ja tutaj na razie niczego nie widzę. Ja coś tam teraz usłyszałem. Ale... Ja nie wiem, jak tutaj wejść. Na drugą stronę. Czekaj, patrz. Kick lamppost. No mogę tutaj ewentualnie kopnąć. Ale to i tak mi nic nie da. Ale po co ja tutaj w ogóle wszedłem? Jak tutaj nie ma żadnego klucza, nie ma po prostu niczego. Po co ja chodzę tutaj tak bokiem, gdzieś tyłami, co? O Jezu, zaś ten! Ten jest najgorszy. Ten typ jest tutaj najgorszy. On cały czas chodzi, a bo to jest chyba pracownik tego zoo. O, o, co to jest? Ty, co on tu robi? A ich tutaj jest dwóch. Ale oni mnie nie atakują. Czemu niektóre zwierzęta mnie atakują, a niektóre nie? One tak jakby jakieś takie przyjazne są. Te niektóre zwierzątka. Albo może po prostu nie działają, no nie wiem. Ale tutaj chyba mamy kolejny klucz, gdzieś tam u góry jest. Więc ja bym może musiał wejść sobie tu. Dobra. Ja nie wiem dokładnie gdzie iść teraz. Ale tutaj potrzebujemy taki mościg jakiś. Zaś ten tu jest, nie? Więc zrobimy tak, patrz. Zniszczymy to. Cyk. Teoretycznie bym mógł chyba... Nie, 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 nie. Nie idę tam na górę, nie ma szans. Mamy kolejne światełko. Tu mnie gdzieś może w kosmos chyba wybić. Polecimy w kosmos. Cyk. I patrz, tu. Tu na przykład sobie staniemy. Nie mam już lampek!
No to fajnie idę. To fajnie idę na akcję, nie? Bez lampek. Ale już wiem, że tutaj to nie jest, gdzie ja bym chciał iść. To jest gdzieś. O, tu jest kolejny klucz chyba, nie? Czy co to jest? Ja bym się musiał tu jakoś wybić. Tu, tam czegoś brakuje? Ale to jak czegoś brakuje? Bo ja tego nie potrafię zrozumieć. No ja tam nie doskoczę, ale... Ała. A co się stanie, jak ja sobie tutaj wskoczę na to? O, jest! Aha, to są takie niewidzialne rzeczy! Okej, no to mogliście mi od razu powiedzieć, że tu jest coś niewidzialnego. To ja bym od razu wiedział, że tutaj trzeba przejść. No widzisz, patrz, tu... Tu sobie przeskoczymy. I teraz tak, mnie gdzieś tam chyba będzie mogło w kosmos wybić. Tylko ja muszę idealnie tutaj na to stanąć, patrz. Gdzie? Na to? No wydaje mi się, że będzie spoko. I lecimy w kosmos, patrz. Cyk! Okej, teraz znowu tu jestem. Tu tutaj byłem. Mnie tutaj wybiło. Tu muszę chyba strzelić po raz kolejny, chociaż nie jestem 100% tak pewien. I co teraz? Gdzie teraz? Bo tutaj się nic nie stanie chyba, tu. Okej, jestem teraz tu. Więc przeskakujemy sobie tu, ale wolę sobie zaświecić światełko. W ogóle mamy tylko i wyłącznie 3 światełka. Nie wiem, czy to za dużo, czy za mało. Ale raczej za mało. Okej, tu. Okej, i chyba już jestem. Tylko muszę nabrać rozpędu. Hop, jestem. Pick up shard. I mamy kolejny kluczyk. No dajżeż to, ty do dnia działa. Key shards collected. 2 z 20. Moi drodzy, musimy znaleźć te 18 jeszcze tych kluczy. Jeżeli chcecie, abym więcej zagrał w tą gierkę, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!